Proszę Państwa, dzień dobry, witam serdecznie, jakże miło Was widzieć na YouTubie i na Twitchu. Obejrzymy sobie dzisiaj State of Play, to jest State of Play, który odbył się 13 września roku pańskiego 2022. Ja go nie oglądałem na żywo, bowiem oglądałem Edge Runners w tym czasie. O tym sobie pogadałem przy innej okazji, pogadam sobie z Borysem na podcaście. To nie będę Państwu zawracał głowy, ale State of Play do obejrzenia 22 minuty przede mną. Ja będę pewnie przerywał od czasu do czasu. Jak macie Państwo ochotę sobie obejrzeć to bez mojego udziału upierdliwego, to w opisie będzie link na pewno do tego wszystkiego. Ja sprawdziłem jedynie wczoraj na Twitterze, że trochę huczało, że coś się działo, że ludzie się ekscytowali, głównie God of War, ale też były inne tytuły, więc zobaczmy. Ja trzymam kciuki za PlayStation, bo mam wrażenie, że wszystkie inne platformy, które mają do zaoferowania AAA, to te AAA tam się nie udają. PlayStation i ekskluzywy to jest chyba ostatnia nadzieja dla rynku AAA obecnie, ale zobaczymy. Może dramatyzuję, ale zobaczmy. A może myślałem, że się nie zacznie. Ale się zaczęło. State of Play! Real-time rendering footage, proszę Państwa. Wiecie, co to znaczy? Że niby na silniku, ale nie do końca. Większość fejków współczesnych gier to jest właśnie rendering na silniku. Wow! Dziękuję za rozdawnictwo subskrypcji. O, to się zacznie. Ale to jest Tekken. Diables, dziękuję Ci bardzo. Wow. Ja nie wiem, Państwo lubią, ja nie lubię Tekena. Nie jestem w stanie ogarnąć sterowania. Ja już jestem zwolennikiem tych bijatyk od Forgotten Realms? Nie, jak oni się nazywają? Boże. Coś tam. Nether Realms się nazywają? Ci od Mortala i od Injustice. Więc ja, no te Tekeny się zupełnie inaczej steruję i nie jestem w stanie tego ogarnąć. Nether Realms. Jest zawsze jak pokonany przeciwnik, to raz się wstaje i się budzę i sięgam pomocy, o których nie wiedziałeś, że mam. Jakby to było anime, to byśmy mieli teraz 30-minutową pogadankę na temat tego, skąd się wziął ten cios i jak został wytrenowany. Jezus, co tu się dzieje? Oh my god, ktoś chyba... 50 subskrypcji rozdanych. O Jezus, Marian. Nie wiem, czym sobie zasłużyłem na to, ale to takiego szoku to jeszcze nie przeżyłem na streamie. Nikt mi jeszcze takiego prezentu nie dał! Jak żyję! Diables, dziękuję Ci bardzo. Jezus. Oh my god, aż muszę zrobić, muszę pauzę. No, dziękuję. To, proszę Państwa, na YouTubie pauzę zawdzięczacie użytkownikowi, który się nazywa Diables, bo on wykupił chyba z 50 albo z 60 subów teraz i nawet nie zdążyłem zauważyć, bo tak się lista przewinęła. Także dziękuję bardzo, jestem pod wrażeniem. Mam nadzieję, że to nie jest skradzionej karty kredytowej. Nice. No dobra, to wracamy do przerwanego programu. Star Wars! Tales from the Galaxy's Edge Enhanced Edition. To na VR-ek. PlayStation VR 2. Okej, okay, to też jest urządzenie, na które trochę liczę. PlayStation VR 2. On też jest streamerem, dziwna sytuacja. Okej, okay, nie jest to dla mnie dziwna sytuacja. Jak ktoś mi coś daje, to jest mile widziana sytuacja. Zawsze. The story I was telling, it was about a certain droid repair tech who had no business getting into this kind of trouble. But there they were, standing against evil wherever it popped. Ładnie wygląda ta gierka. Wiadomo, że na VR-ze będzie wyglądała jeszcze lepiej. Ja bym bardzo chciał symulator porządny VR-owy. Ostatnio wyszedł taki Star Wars, ale nie był fajny, więc... The first order on Batuu. Surely we can count on you now. Oh, hello, my... Ja wiem, że do tej pory nie uchodziłem za fana VR-u, ale VR 2 i Oculus 2 trochę mnie interesują.
więc pewnie sobie w to pogram. Ale raczej nie będę tego streamował, bo to... A może, nie wiem. No bo wtedy nie widzę czata i to dla mnie to bez sensu. Ale może coś nagram na YouTube, nie? Są Państwo trochę podekscytowani VR-ami? Ja tak mniej niż bym chciał, czasami wręcz jestem negatywnie nastawiony, ale jakoś dzisiaj mam taki pozytywny dzień. Nie wiedzieć czemu. Więc i teraz jestem optymistycznie nastawiony do VR-ów. Ja nie lubię takich VR-ów, że muszę wstać i chodzić po pokoju, ale jak mogę siedzieć na krześle i mieć kontroler w ręce i tylko się rozglądać głową, to mi się podoba, to lubię takie rzeczy. Nie lubię łazić w VR-ze. Chyba, że w Oculusie, bo Oculusem można sobie zmierzyć pomieszczenie i chodzić wedle tych wymiarów, które tutaj macie, więc... This next game is being rebuilt from the ground up and will be available outside of Japan for the first time. A Diablos w ogóle się ogłosił? Skąd ta miłość nagła? Tajemniczy darczyńca nic nie powie, nic nie ten. Ej! Dzięki! Przestańcie go naciągać, okej? To jest nowa Yakuza? Taka... samurajska? Ja nie grałem w Yakuzę. Może powinienem sprawdzić te najnowsze. Jezus, what the fuck? Oh my god, to z rewolwerami to jest... Nice. Bo to zawsze były trochę dziwne gry, nie? Czemu mi to umknęło? Pewnie to nie było jakoś super popularne na rynku europejskim. A zwłaszcza dla mnie, gdzie ja się trzymam od gier azjatyckich z daleka. Pewnie dlatego mi ominęło. Hello, Madam Mason. I understand. Oh, Hogwarts. Ciągle mi wszyscy pytają. Będziesz grał Hogwarts? No będę. Wiadomo, że będę. What's the catch? Zawsze chciałem być małym czarodziejem. Okay. She has had rotten bad luck with the last tenants. Those who came before you just could not seem to escape the darkness. Will you? Ja pierdzielę. Ta gra ma klimat. W sensie, to może być coś naprawdę dobrego, ale może też być coś bardzo średniego. Bo oni w ciekawe rejony z tym gameplayem wchodzą. Jakieś takie horrorowe, tam trochę takiego sima jest w tym. Jakieś craftingi, jakieś lekcje, to może być całkiem... Bo to jest w ogóle... Hogwarts to jest świat, który ma gigantyczny potencjał, nie? Tylko żeby go wykorzystać odpowiednio, żeby nie skiepścić tego. Aż mi trudno uwierzyć, że ta gra może być taka dobra, jak się zapowiada. A, to jest ciekawe, o tym słyszałem. To jest ciekawa koncepcja na grę, bo to się jedzie samochodem, survival samochodowy. Tyle słyszałem na Twitterze. Ale... Że po prostu przemieszczasz się, to taka opowieść drogi. Że jedziesz samochodem przez Amerykę zniszczoną i chcesz dotrzeć gdzieś tam. Albo uciec przed czymś. W ogóle ja bardzo... Taka koncepcja to jest jedna z moich gier marzeń.
W sensie nie wiem, czy ta akurat koncepcja będzie w pełni zrealizowana, że mamy do przemierzenia Amerykę, jest jakaś wyznaczona droga, z której zjechać nie można, bo zagrożenia, bo burze, bo trucizny, bo radiacja i tylko gdzieś wzdłuż tej drogi trafiają się jakieś takie lokacje, które możesz zeksplorować na stopach. No ale tu właśnie gościu przed jakąś burzą ucieka. To może być taki też rogalik, nie? Że jedziesz i za każdym razem próbujesz dojechać jak najdalej. No już takie jazda przez przeszkody już mnie tak nie kręci bardzo, ale ta taka wizja właśnie gry z jednej strony liniowej, z drugiej strony z otwartym światem. Przejeżdżasz przez zniszczony kraj i tylko szukasz zasobów, gdzieś tam wysiadasz na chwilę z auta i... To mogłoby być coś fajnego. Ale może nie. Nikt na razie tego nie robi. Może powinienem gdzieś tam spiczować ten plan, ten pomysł. Mój ogród widziałeś? No, bardzo mi się podoba mój ogród. To moja żona jest tutaj mistrzynią ogrodów. Pacific Drive game. Ciekawy pomysł, nie? Znaczy, boję się, że gameplayowo to będzie takie bardziej upierdliwe niż interesujące. Ale kto wie. Tak czy inaczej, proszę Państwa, nie jest to na pewno odgrzewany kotlet. Jest to innowacyjna gra. Czy to nie jest tego samego studia co Firewatch? A to nie wiem, to nie wiem. Jakby było tego samego studia, to byśmy mogli liczyć na narrację ciekawą. Hej! Not long ago, we announced our brand new loyalty program called PlayStation Stars. It's designed to celebrate you, the players. It will be free to join PlayStation Stars. As a member, you can complete various activities. Jak już widzę człowieka, to mogę powiedzieć: halo, gry za drogie, halo, The Last of Us za drogie, remake. Things that PlayStation fans love. Today, I'm pleased to give you a sneak peek. Poza tym nie mam uwag. Whether it's a beloved game character or cherished. Robią to Stars to ma być takie community trochę narzędzie do kolekcjonowania rzeczy. To trochę przypomina NFT, ale w ich wydaniu takim. Że to nie NFT, ale nie NFT, no wiecie. Ale to jest chyba na tej mechanice kolekcjonowania jest zbudowane. Aha, jeszcze ceny PS5 podniesione, też mi się nie podoba, chociaż już kupiłem dawno, ale tak mówię już w ramach zgodności z tłumem. Tak, program lojalnościowy, tak. Ja nie jestem wielkim fanem. Arthur C. Clarke. Ach, to jest gra o mechach. Nie wydaje wam się, że w tych azjatyckich grach te twarze postaci kobiecych są tak do siebie podobne bardzo, że właściwie nie mają żadnego znaczenia? Czy to takie są... Płaskie w ogóle, jak z plastiku, trochę bez wyrazu. Ja wiem, że to się musi wpisywać w anime, ale... Czasami oglądam takie fejkowe projekty, jakieś MMO, że ktoś zapowiada azjatyckie kolejne i tam te postacie dokładnie wyglądają tak samo. Te same twarze, te same dekolty. I przy okazji ta sama kobieta za każdym razem podkłada głos. Każda japońska bohaterka ma ten sam głos i tą samą twarz. Synduality, to ciekawe, filozoficzny taki tytuł. No niewiele tam widziałem, no. Chodzisz mechem i bijesz kryształy. To tak jakby powiedzieć, że wszyscy Azjaci wyglądają tak samo? Nie, no tego nie powiedziałem. To powiedziałem, że malują postacie za każdym razem takie same. O, to też widziałem na Twitterze, trendowało troszkę. Jakiś cyberpunkowy taki ma klimacik.
A propos Edgerunners, to ja mam nadzieję, że to rozpowszechni trochę szerzej gatunek cyberpunka, bo to jest jeden z moich ulubionych gatunków. Wow, to mi się podoba. Znaczy język mi się nie podoba, bo to zaraz... To nigdy nie wychodzą z tego gry, które lubię, ale... Ale science fiction jest, nie? Jezus, fizyka piersi jak zwykle na najwyższym poziomie. No, znowu ta sama aktorka głosowa, nie? Dokładnie te same emocje, te same ten... Wygląda jak Bayonetta ta dziewczyna. Tym razem to jest po koreańsku. Boże, ja nie... Znaczy, wybaczcie, nie? Ja zakładam, że Amerykanin też nie rozróżni czeskiego, polskiego i tam węgierskiego czy coś. Chociaż to akurat łatwo rozróżnić. Może między japońskim a koreańskim też jest taka duża różnica. I mandaryńskim. No, ale ja nie odróżniam. Bo to jest jakby kwestia wyrażania emocji głosem jest dokładnie taka sama w tych każdym z tych języków. Nie jest taka sama w ogóle? No, to może nie jest. Co ja tam wiem? Jest bardzo duża różnica? Jezus. Okej, no. Musiałbym usłyszeć te trzy języki obok siebie, jeden po drugim, wtedy bym pewnie zauważył. Skoro mówicie, że jest gigantyczna różnica. Tak. No, jestem niepoprawny, jeżeli chodzi o azjatyckie rzeczy. To, tak. Jestem bardzo niesympatyczny. Jak ktoś jest fanem i musi mnie oglądać, to pewnie nie jest przesadnie zadowolony z moich reakcji. Ale nie wszystko jest dla każdego, nie? Hej, nowy asasyn, chyba. Wygląda trochę jak ten projekt Jade. Ale to na pewno nie jest to, nie? Team Ninja. After three centuries of the Tokugawa's repressive rule, the black ships appeared without warning. To oni zrobili dwie gry chyba takie Souls-like'owe i Nioha zrobili 1 i 2, ale to chyba coś innego jest, nie? Coś słyszałem, ale kurde, wygląda jak asasyn. Shit. Wygląda jak asasyn trochę jak Ghost of Tsushima i pewnie trochę jak Nioh. Kurde, fajnie wygląda. Wow! Na pewno lepiej niż Yakuza, ta wczoraj na początku. Jezus, tnij. Chyba się nie da się chyba przeciąć, nie? Rise of the Ronin. To też słyszałem. To wygląda naprawdę nieźle. Jest ostatnio trochę tych Sekiro, Nioh, Ghost of Tsushima. No teraz Assassin's Creed Red. Ale to taki... Kurde, ładniejsza siostra Yakuzy. No, wygląda spoko. Chociaż ten orzeł na początku to wyglądał tak graficznie, myślałem, że to jakaś mobilka jest. Ale to może przez to, że to z YouTube'a leci. To dobrze wygląda, to chyba najlepiej wyglądało do tej pory ze wszystkich rzeczy. To. Oh shit. To. Niedźwiedź i wilk. Oh. Oh nice. To. Nieważne, fajny kontroler. Bierę.
jak mi przyślą za darmo. Ale nie przyślą, już nic nie dostaję. Kurde. Kiedyś to był człowiek sławny, dostawał, teraz to... się nawet prosi, to... nawet zniżki nie dostanie w sklepie. Tak to jest, korporacje się odwracają. Udają, że cię lubią, jak masz zasięgi, jak nie masz zasięgów, to... God killer. To jest styl, nie? Is it a god of war you came to find? You don't really want war, do you, Kratos? All that blood on your hands. A to będzie złoto. Jeżeli to nie będzie złoto, to już nic nie będzie złoto. I can't talk about it, but I just need you to trust me. Kurde, to już jest ta chyba taka odmiana, że teraz młody zaczyna rozumieć coraz więcej i przestaje być takim boy, tylko zaczyna być... O, widzicie? Widzicie, kurde? Jak mówi, teraz to ja cię chronię, tato. Ojciec, bierz siekierę teraz, tak będzie. Rusz się! Ojciec. Tak będzie jak nic. A w trzeciej części będziemy już do niego mówił dziadu, nie? Nice, Boże, jakie to... Jak to się musi udać? You don't care about anything beyond yourself. Beyond the monster. Who kills without cause. No to nie jest. Kratos jest niewątpliwie potworem, ale nie zabija bez powodu. Ma zawsze powód. Ragnarok. Fate only binds you if you let it. To jest Fenrir, myślicie? Jezus, ale scena. Shape of Water. Wszystko tu jest. Wow! Przyjaźń, rodzina, wilki i Thor. Czuję, że ta walka to będzie po prostu... Kurde, torpeda. Wiecie, że oni mają... Toksyczna biała męskość. Nice! God of War Ragnarok comes to PS5 at PS4. Co już koniec? O, dopiero się zacząłem wkręcać. Jesus. To jest 9 listopada. Chyba. Chyba przed chwilą podali datę, ja nie patrzyłem, tylko sprawdzałem czata. Proszę państwa, jakie to dobre rzeczy, jakie to samo złoto jest! No może nie samo złoto, ale ten God of War to w zasadzie robi robotę, no. Będzie grane. Będzie grane. To był gameplay, to były fragmenty gameplayu chyba. To co żeśmy oglądali, no to taki state of play. Bo tak jak mówię, wczoraj się położyłem spać po Edge Runners i patrzyłem na Twittera i tam trochę było ruchu wokół tego. Najwięcej mówiono o Rise of Ronin chyba i o God of War. Trochę wspomniano o Yakuzie, o Hogwarcie niewiele, no ale God of War wiadomo, tam podbijał Twittera. Widzę, że nie bez powodu. Dużo fajnych rzeczy, więc czekam bardzo. Jeszcze raz dziękuję za też kilkadziesiąt subskrypcji. No to mi się nawet, to nawet mi się nie zdarza. Już jestem taki wiekowy, żeby mnie takie rzeczy spotykały. Więc pozdrawiam jeszcze raz i gratuluję wszystkim, kurde, wybrańcom, co tu dostali subskrypcję. Pozdrawiam YouTube'a. Zapomniałem się.